Posiadanie sztandaru to chluba dla danej jednostki. Dzięki temu każda osoba należąca do tej grupy może identyfikować się z organizacją. Dlatego nie dziwi, że swój sztandar chciałaby mieć także Ochotnicza Straż Pożarna w Wężyskach. To jest duma, honor go posiadać. Wtedy sztandar nas wiąże i możemy z nim uczestniczyć w różnych uroczystościach. To jest taki symbol, który jednoczy właśnie jednostkę, kumuluje wszelkie według tego sztandaru jako symbolu. I jest to taki bardzo, bardzo wielki zaszczyt dla jednostki posiadać własny sztandar i z nim móc wszędzie uczestniczyć. Być może plany i marzenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężyskach już wkrótce staną się rzeczywistością. W sali tysiąclecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim odbyło się posiedzenie założycielskie honorowego komitetu organizacyjnego na rzecz ufundowania sztandaru OSP Wężyska. Opracujemy program działania, jak i co. Będziemy próbowali zadecydować, w jaki sposób zbierać środki. Planujemy tą uroczystość na przyszły rok. Początek uroczystości w maju na Dzień Strażaka, zakończenie we wrześniu z wręczeniem właśnie tego sztandaru, jak wszystko się uda. Od razu z jubileuszem 75-lecia połączymy to z zawodami sportowo-pożarniczymi. Samorządowcy zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest taki symbol dla jednostki. Rzecz, która powinna wydarzyć się już dawno, to znaczy taki sztandar powinien znajdować się przy OSP Wężyska, więc całym sercem będziemy wspierać tą inicjatywę. W 2023 roku OSP Wężyska obchodzić będzie 75-lecie istnienia jednostki. Sztandar byłby idealnym prezentem, a jednocześnie symbolem dla strażaków.